my tu wśród was zostałem zaproszony na waszą pierwszą rocznicę. Brat mi tutaj jeszcze powiedział, żeby było takie życzenie, aby mówić na temat pierwszego zboru, który był w Jerozolimie. Ja na ten temat usługiwałem zgodnie z życzeniem tam pastora w Pszczynie. Ja tak szczerze powiem, że nigdy nie mam napisanych kazań, tylko punkty takie, czy dyspozycyjne, konspekt, jak się to nazywa, i wersety Słowa Bożego. A kiedy tu otrzymałem to zaproszenie, to tak rozważałem, owszem, chętnie na ten temat się podzielę Słowem Bożym, ale przedtem chciałbym przeczytać z tytułu waszej rocznicy takie miejsce ze Słowa Bożego, które mi bardzo stało się drogi, szczególnie gdy miałem tutaj jechać. A to jest zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale. I chciałbym czytać od 6 wiersza kilka następnych. 5 Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, od 6 wiersza. Albowiem meś ty lud święty Panu Bogu Twemu. Ciebie obrał Pan Bóg Twój, abyś Mu był osobliwym ludem ze wszystkich narodów, które są na ziemi. Nie przeto, że was więcej nad inne narody przyłączył się Pan do was i obrał was, gdyż was było najmniej ze wszystkich narodów, ale iż was umiłował Pan i chciał strzec onej przysięgi, którą przysiągł ojcom waszym. Wywiódł was Pan ręką możną i wykupił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan Bóg Twój, Bóg wierny jest, chowający przymierze i miłosierdzie tym, którzy Go miłują i strzegą przykazań Jego do tysięcznego pokolenia. Drodzy bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, tu jest bardzo wiele prawdy, tak coś wspaniałego powiedziane, co zapisał Mojżesz w 5 Księdze Mojżeszowej, a więc tej księdze powtórzonego prawa mojżeszowego. Mojżesz otrzymywał polecenia, otrzymywał naukę od samego Boga, od samego Pana, od naszego Ojca. I on to przekazywał narodowi izraelskiemu i to w czasie tej wędrówki z Egiptu do ziemi obiecanej. A kiedy już byli blisko celu, kiedy Mojżesz wiedział, że musi odejść, on nie będzie już wprowadzał tego narodu izraelskiego do tej ziemi obiecanej, to on jeszcze raz wszystkie prawa, które Pan dał, powtórzył i spisał w tej piątej, i jest to spisane w 5 Księdze Mojżeszowej. I ta księga nazywa się inaczej Księgą Powtórzonego Prawa Mojżeszowego. I tu mamy tak bardzo wyraźnie powiedziane, że Mojżesz zwraca się do narodu izraelskiego. My wiemy, że w czasie tej 40-letniej wędrówki oni bardzo wiele razy do gniewu pobudzili samego Boga. Że były takie momenty, że naród izraelski stał pod takim gniewem Bożym, że Bóg chciał go wygubić. Prost. A powiedział, że z Mojżesza wzbudzi na nowo ten naród. I my wiemy, że Mojżesz zastawiał się za tym narodem i on mówił, raczej mnie zniszcz, wymaż z księgi, ale zachowaj ten lud. Takie było nastawienie Mojżesza. I chciałbym powiedzieć, że Mojżesz zastawiał się za lud, a kiedy już mieli wejść do tej ziemi obiecanej, jeszcze im raz przypomina, że oni są ludem świętym, wybranym. I chciałbym powiedzieć, że to było takie wyraźne przesłanie do narodu izraelskiego i tu jest powiedziane, że nie dlatego, żeby ich było tak bardzo wiele. Ich było niewiele w stosunku do ludności, która ich otaczała, ale dlatego, że ich obrał Pan. I chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, który jest tutaj dzisiaj, może powiedzieć, został wyrwany, wyprowadzony z domu niewoli. Egipt jest domem niewoli.
tym symbolem niewoli. I każdy, kto stał się dzieckiem Bożym dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa, należy do tego wybranego ludu, do tych świętych. Gdy my popatrzymy na otoczenie, w którym się znajdujemy, żyjemy w takim bardzo pobożnym, religijnym państwie, kraju jak Polska. I nas jest tak mało i tak bardzo często już słyszałem takie, cóż was taka garstka, cóż wy możecie. A tu jest taka obietnica, chociaż was tak niewielu jest, was Pan obrał. I obrał ich Pan po to, żeby wszyscy poznali, że Bóg jest Bogiem Izraela. I my wiemy, że gdy chodził naród izraelski z Bogiem, to wszystkie narody otaczające widziały, że oni mają innego Boga. I chciał mi jedno powiedzieć, że żaden naród nie otrzymał od swojego, od Boga tak przedstawionego prawa, jak mamy tutaj spisane. Są różne księgi tych narodów, nie chciałbym mówić o tych wszystkich religiach pogańskich, które mają jakoby jakieś przekazy, święty ksiąg, ale ta księga ksiąg jest to najważniejszą, która się nie zmienia, która nie starzeje się. I tu jest taka obietnica, tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, albowiem ty lud święty Panu. To powiedział Pan do narodu izraelskiego i naród izraelski, póki był Mojżesz, my czytamy, póki byli ci, którzy wyszli, którzy byli sędziwi, którzy jeszcze wspólnie razem z nimi weszli do ziemi obiecanej, to naród izraelski jeszcze słuchał Bożych praw. Ale gdy umarli ci wszyscy, to każdy robił, co chciał. To jest napisane w księdze Jozłego, sędziów, że nie było króla, nie było nikogo i każdy robił, co uważał za stosowne. Historia narodu izraelskiego jest bardzo ciekawa. Jest opisana w dalszych częściach i w księdze królewskiej jest opisane to wspaniałe, ten wspaniały okres, gdzie jest nawet napisane, jak to ta królowa Saba przyszła, żeby słuchać mądrości Salomonowej, a ona kiedy to wszystko widziała, co się tam działo i na dworze króla Salomona widziała te wspaniałości, mówi, że nawet nie tego wszystkiego, co słyszała, czemu nie mogła uwierzyć, to jest bardzo tylko cząstką tego, co może widzieć. Ale my wiemy, że ten król, który był królem obdarzonym Bożą mądrością, zgodnie z obietnicą, jaką Pan mu dał, nie zachował tego do końca. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale my czytamy takie słowa. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana i my czytamy tutaj takie słowa. Na świecie był, a świat rzezeń uczyniony jest, ale go świat nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale go właśnie go nie przyjęli. Lecz którzy go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tymi, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. Tu są napisane takie bardzo kosztowne słowa. Nie nasza sprawa, czy nie moja, nie nasza sprawa jest oceniać naród izraelski, jak on postępował, do czego wszystkiego doszło. O tym nam mówi historia. I teraz, kiedy już był ten czas, kiedy wszystko, co prorocy mówili, się wypełniło i przyszedł Pan Jezus, ten oczekiwany Mesjasz, to my czytamy, że oni Go nie przyjęli. Oni Go odrzucili, oni sobie Go zupełnie inaczej wyobrażali i dlatego Go nie przyjęli po dzień dzisiejszy. Jest tak mało tych, którzy Go przyjęli z tego wybranego narodu. Ale tu jest taka obietnica, dzięki której my i dzisiaj tutaj jesteśmy, że powiedział, do swej własności przyszedł, ale go nie przyjęli, ale tym, którzy przyjęli, dał tę moc, że ty i ja możemy być dziećmi Bożymi. I chciałbym powiedzieć, że w liście do
Rzymian apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie pisze o tym, że tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, żeśmy dziećmi Bożymi. I tego nam nikt nie weźmie. Jeśli my mówimy, że my mamy pewność zbawienia tutaj, dzisiaj, to niektórzy mówią, no ty, ale coś z tobą nie tak. Ale chciałbym jedno powiedzieć, że każdy, kto dożyje zbawienia, uwierzy, że Jezus Chrystus za niego umarł i oczyścił go swoją świętą drogą krwią, ma tą pewność. Tego się nie da wmówić, tego nie może jeden za drugiego zrobić, tego nie mogą nawet najlepsi rodzice uczynić za swojego syna czy córki. Każdy musi tego dożyć sam, ale kto to tego dożyje, tego mu nikt nie zabierze. Chciałbym powiedzieć, że my może sobie nieraz nie zdajemy z tego sprawy, co mamy darowane przez śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale tu jest powiedziane, ale ci, którzy uwierzyli, dał tę moc. Chciałbym powiedzieć, że to jest coś wspaniałego. Może tego nie doceniamy, ale przy takiej okazji jak dzisiaj możemy zauważyć, że nas Pan prowadzi. My jesteśmy Jego własnością i chociaż nas prowadzi po górach i dolinach, nie zawsze tak, jakbyśmy my sobie tego wyobrażali, ale Pan nas prowadzi i do celu doprowadzi. A co najważniejsze jest, że On tą drogą, którą nas prowadzi, On sam pierwszy szedł. A my chcemy, żeby On chce, żebyśmy my szli Jego ślady. To tak może tytułem wstępu, co my tak chciałem tym się dzielić, bo tak mi bardzo na sercu te słowa leżały, kiedy wiedziałem, że tu pojadę. Co Pan chce powiedzieć przez słowo swoje? Ja się zawsze modlę, żeby nie brać coś z tej lodówki, jakąś konserwę i na nowo ją spożywać, ale chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże jest nowe, ciągle aktualne i my sobie też mamy przypominać. Jeszcze może przeczytam z tego samego Piątej Księgi Mojżeszowej jest powiedziane w Piątej Księdze Mojżeszowej w 6 rozdziale, a więc jeden rozdział wcześniej w tej Piątej Księgi Mojżeszowej, to jeszcze raz powtarza w ramach tego powtórzonego prawa mojżeszowego Mojżesz takie słowa. 6 rozdział z 5 Księgi, 4 wiersz i następne. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. A będą te słowa, które ja dziś rozkazuję Tobie w sercu Twoim i będziesz je często przypominał synom Twoim i rozmawiał o nich siedząc w domu Twym, będąc w drodze, kładąc się i wstawając. I przywiążesz je za znak na rękach Twoich i będą jako naczelniki między oczyma Twymi. Napiszesz je też na podwojach domu Twego i na bramach Twoich. I 12 wiersz mówi, strzeżże się, abyś nie zapomniał Pana, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To są takie słowa, które nam mówią o tym, że my mamy sobie przypominać o tym. My często słyszymy, a raz zbawiony, chwała Bogu, i to już zostaje do końca życia. I pojawiła się nawet taka nauka, ona się nazywa Eternal Security, pewność i wieczność zbawienia. Raz zbawiony, jakby nie żył, on już jest zbawiony. To nie jest zgodne ze Słowem Bożym, ale takie coś chwyta, bo to podaje taką łatwiznę. Nie chcę rozwodzić się na tą nauką. Tu jest powiedziane o tym, że będziesz w domu to przypominał, będziesz w drodze, siedząc, stając, ciągle na nowo przypominać. Żydzi to wzięli bardzo dosłownie i to miejsce Słowa Bożego oni powtarzają w ramach swoich modlitw rano i wieczorem. I tu jest napisane, przywiążesz to na znak. Oni mają tak na ten zwój tego napisane na papierze w formie takiej rolki, takie pudełeczko, które się przypina na
czoło za pomocą takiego paska, a zwoje Księgi Izajasza się przebijało tu na ramiona i tak się modlili. Można to zobaczyć w tym trzecim, siedemnastym chyba pawilonie żydowskim, który jest w Oświęcimiu, bo oni jak przychodzili, jak ich aresztowali, oni to ze sobą zabierali, tam to można zobaczyć i wśród tych eksponatów. Oni to bardzo dosłownie traktowali i wiem, że oni to robili szczerze. Ale to było takie, że oni tego Mesjasza, oni sobie wyobrażali, że on inaczej ma wyglądać. Oni uważali ciągle jeszcze, że ten Mesjasz, który przyjdzie, znowu wyzwoli spod tego panowania Imperium Rzymskiego, że będzie taki wspaniały Izrael, jak to było za czasów króla Dawida czy Salomona, a dlatego, że on przyszedł w takich warunkach zupełnie innych. Oni go nie przyjęli. Nie tylko nie przyjęli, ale wzgardzili nim. To było to smutne. Ale tu ewangelista Jan mówi, ale nam, którzyśmy go przyjęli, dał tą moc. I to jest coś takiego dla nas zachęcającego. I my, czytając Słowo Boże, tu jest napisane w tym 12 wierszu, żeby pamiętać o tym, strzeżeć się, abyś nie zapomniał Pana, który cię wywiózł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Jak już mówiłem, Egipt jest symbolem niewoli. I my jesteśmy z tego Egiptu, z tego domu niewoli wyprowadzeni. Chwała Bogu za to. Ale musimy jedno powiedzieć, że my żyjemy teraz w otoczeniu tego świata i z racji pracy, nauki, czy chodzenia nawet do przedszkola, wszyscy jesteśmy narażeni na działanie tego świata, a symbolem czy synonimem tego świata jest Babilon. I my wiemy, że ten niepokój, co się wszystko wokół nas dzieje, to jest straszne. I tylko ci, którzy mają ten pokój, który przewyższa wszelki rozum, mogą się ostać. My wiemy, że w Ameryce to wszystko, co można sobie wyobrazić, to się wszystko działo. A teraz po tej katastrofie, która tam nastąpiła, po tym ataku terrorystycznym, wiele z nich szuka oblicza Bożego, bo się coś stało. Widzieli, oni zauważyli, że nie jest tak, jak uważali, że oni są pewni. Wszędzie indziej się biją, wszędzie indziej są problemy, ale u nich jest wszystko naj, chociaż grzech i nieprawość się tam mnoży, rozmnaża, ale oni przy tym wszystkim jeszcze się zawsze powtarzali: Boże, błogosław Amerykę, tak? I homoseksualiści i tak dalej, to wszystko było usankcjonowane już prawnie, nie? Ale Boże, błogosław Amerykę. Można dojść do takiego stanu. A teraz tak wiele ludzi się opamiętało i tak wiele ludzi zaczęło szukać oblicza Bożego. I Słowo Boże nam mówi, gdy się sądy Boże odprawiają na ziemi, obywatele szukają sprawiedliwości Bożej. Sądy Boże. I można sobie postawić takie pytanie, dlaczego Bóg, który wszystkim kieruje, nic nie dzieje się bez Jego woli, do takiej tragedii dopuścił. Takie pytanie sobie wiele ludzi zadaje, ale bardzo mało jest tych, którzy mówią, ale w jakim stanie my jesteśmy, dlaczego Bóg w taki sposób musiał do nas przemówić. A więc jeszcze raz ten wstęp. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj, kiedy już, jak słyszałem, macie tutaj przez wiele już rok czasu minął, jak się tutaj spotykacie. Chciałbym powiedzieć, chociaż was nie jest, dzisiaj jest tak bardzo wiele, co się mówi, my tylko patrzymy na jakość, żeby to były prawidłowe dzieci Boże, ale w gruncie rzeczy chodzi o ilość. No bo pastor, jak to ma tak dużo, no to chwała Bogu, nie? W jednym dużym mieście w Niemczech są dwa zbory i tam i z jednym i z drugim mogłem mieć już kontakt i w tym jednym zborze jest około 260, niecałe 300 osób, a w drugim zborze jest ponad 700. I ja się pytam jednego brata, misjonarza, który w Nowej Gwinei jest, on od czasu do czasu przyjeżdża, my się przyjaźnimy, on mówi tak, wiesz, to co się w tym zborze nie mieści, w tym mniejszym, to w tym drugim zborze to chwała Panu są. Ja nie chciałbym, żeby tak było wśród was.
I chciałbym właśnie przez usługę na temat z pierwszego zboru, który był w Jerozolimie, pokazać o tym, że zbór jest zebraniem, eklezja zborem wywołanym, zborem świętym, gdzie nikt nieczysty nie może się przyłączyć. Teraz chciałbym do tego tematu, zgodnie tu życzeniem waszego brata pastora, chciałbym przeczytać z dziejów apostolskich, chciałbym przeczytać z drugiego rozdziału. Dla braku czasu ja nie chciałbym za długo was moimi wywodami, moim usługą męczyć i dlatego całego nie będziemy czytać, ale chciałbym parę fragmentów z tego drugiego rozdziału przeczytać. Dzieje apostolskie, drugi rozdział od początku. A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy jednomyślnie pospołu. Wtedy się stał z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, kiedy siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich. I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, poczęli mówić innymi językami, jako im Duch On dawał wymawiać. A byli w Jeruzalemie mieszkający Żydowie, mężowie nabożni z każdego narodu, tych, którzy są pod niebem. A gdy się stał ten głos, zeszło się mnóstwo ludzi, strwożyli się, że słyszał każdy w swoim języku mówiących wielkie, słyszał każdy z nich mówiące własnym językiem swoim. I zdumiewali się wszyscy i dziwowali się, mówiąc jedni do drugich. I zali oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczycy, a jakoż my od nich słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym myśmy się urodzili. I jeszcze do tego, tu jest napisane, słyszeliśmy ich mówiącymi, to jest 11 wiersz, druga część, mówiących językami naszymi wielkie sprawy Boże. I zdumiewali się wszyscy i dziwowali się, mówiąc jeden do drugiego, cóż to wżdy ma być. Tu jest napisane o tym, że wypełnieniem tego, co już w pierwszym rozdziale przed wzięciem do nieba, przed w niebo wzięciem Pan Jezus powiedział do swoich uczniów. Oni mają oczekiwać obietnicy i mają być tutaj w Jerozolimie, mają się nie rozchodzić. I kiedy to Pan Jezus powiedział uczniom, to jak to jest napisane w pierwszym rozdziale, to oni od razu to pytanie postawili: Panie, a czy Ty w tym czasie naprawisz Królestwo Niebieskie? Czy w tym czasie to stanie się to, na co my jako Żydzi oczekujemy, jesteśmy w niewoli i tak dalej? Tu wiadomo było, że oni z tego tytułu, jako że byli pod panowaniem Rzymian, bardzo cierpieli. I duma narodowa, oni musieli płacić podatki, wszędzie były rozmieszczone te garnizony wojskowe, byli trzymani tak w szachu, że tam, tak jak my mówili, nie mogli podskoczyć. I oni mówili, czy w tym czasie Ty, Panie, naprawisz? On mówi, nie wasza sprawa to znać, ale macie być i oczekiwać wypełnienia obietnicy. Ten dzień 50 był takim szczególnym dniem dla narodu izraelskiego. I my czytamy, że w tym dniu 50 oni byli wszyscy jednomyślnie pospołu. W pierwszym rozdziale czytamy, że się schodzili na modlitwach, modlili się, mieli razem społeczność. Ale oni się tak bali, no bo oni byli z tej grupy, która chodziła z Jezusem, a my wiemy, że Jezus został ukrzyżowany i dlatego oni tak troszeczkę stronili i oni się spotykali w tej górnej izbie. Ale tutaj w dzień 50 oni weszli, przyszli oficjalnie na jedno miejsce, gdzie było zgromadzonych bardzo wiele ludzi i oni nie byli tak rozstrzeleni, rozrzuceni, ale byli wszyscy jednomyślnie pospołu. I to, co jest takie charakterystyczne dla zboru Jezusa Chrystusa, dla zboru pierwszego Kościoła, jest ta jednomyślność.
Oni się nie dogadywali, ty, o której godzinie my mamy przyjść, ale oni przyszli jednomyślnie. Duch Święty nimi kierował. I my czytamy, kiedy ten szum się stał i kiedy zostali ochrzczeni Duchem Świętym, na znak tego pojawiły się te języki, oni zaczęli mówić wielkie sprawy Boże we wszystkich możliwych językach, jakie wtedy były używane na świecie. Tu jest to wymienione, już tego nie czytałem, ale my to miejsce znamy. Także wszyscy mogli słyszeć wielkie sprawy Boże. A więc to była, można by powiedzieć, tak wielojęzykowa ewangelizacja, jakiej się teraz nie prowadzi, bo my wiemy, że przez te różne urządzenia to się na 3-4 języki tłumaczy i to wszystko, i jak tego nie umiesz, to nie słyszysz. Tu jest powiedziane, że we wszystkich możliwych językach, i tu jest napisane również o tym, że przychodniowie rzymscy, ci, którzy byli z Rzymu, oni usłyszeli Ewangelię i tym powstał w Rzymie pierwszy zbór. Nie tak, jak się to dzisiaj naucza, że tam był Piotr i założył, bo my nigdzie nie czytamy, żeby Piotr był w Rzymie. Prawda? Ale wszyscy, którzy usłyszeli te wielkie sprawy Boże, to, co usłyszeli, oni zanieśli dalej. I możemy powiedzieć jedno, że tak jak głosi się Ewangelię dzisiaj, to było i wtedy. Jedni słyszeli wielkie sprawy Boże i pytali po tym kazaniu, które wygłosił Piotr, co mamy dalej czynić. Piotr im powiedział, pokutujcie, a ochrzci się każdy. Ale byli tacy, którzy mówili, a ci są pijani. Oni się młodym winem popili i dlatego bełkoczą coś. Tu jest wyraźnie wyjaśnione, apostoł Piotr powiedział, że mężowie nie są ci jako pijani, bo jest trzecia godzina dnia. Trzecia godzina to odpowiada naszej 9 godzinie rano, a do tego czasu rano żaden Żyd, żaden Izraelita nie pił mocnego napoju, czy to było wino, czy jakiś moszcz. Tak? On to od razu wyjaśnił. I my wiemy, że na podstawie tego kazania, pełen Ducha Świętego, pełen mocy, tu jest powiedziane, Pan Jezus powiedział uczniom, będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. I my wiemy, że ten Piotr strachliwy, który się zaparł przed tą służącą, że nie był z Jezusem i tak dalej, to on teraz zaczyna głosić kazanie. I on nie miał czasu na to, żeby pół dnia chociaż albo dzień modlić, a potem sobie zrobić konspekt i to kazanie wygłosić. Nie, on to mówił, co Duch Święty mu dawał wymawiać i to było tak podane w mocy, że my czytamy, tych, którzy uwierzyli, było 3000. Czy u nas w Polsce była kiedy ewangelizacja, żeby się 3000 ludzi nawróciło, to by chyba wszyscy pisali o tym, cały świat o tym mówił. U nas parę osób się nawróci, my mamy z tego radość. Tu było 3000. I dlaczego tak było? Dlatego, że ci, którzy się modlili przed tym, którzy byli posłuszni Panu, oni oczekiwali i Pan się przyznał, Pan wypełnił tą obietnicę. I to jest początek żywego Kościoła. Chciałbym powiedzieć, w tym dniu powstał Kościół Jezusa Chrystusa. I on jest po dzień dzisiejszy. I dzięki Bogu, że to dzieło trwa. My wiemy, że czas jest ograniczony i Pan przyjdzie, Pan wezwie. Czy przyjdzie, czy my doczekamy się, czy ci starzy, tak jak ja już się nie doczekam, nie wiemy, my nie znamy ani dnia, ani godziny, tak jak Pan Jezus powiedział, bo o tym wie tylko nasz Ojciec, ale my mamy być gotowi. A tu jest tak bardzo ciekawie napisane o tym pierwszym zborze, 41 rozdział, którzy wtedy wdzięcznie przyjęli słowa Jego, ochrzczeni są i przystało dnia onego dusz około 3000 i trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I przyszedł strach na każdą duszę, a wiele znamion i cudów przez apostołów się działo. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli pospołu i wszystkie rzeczy mieli wspólne. W 47 wierszu pisze, a Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, którzy mieli być zbawieni. I tu zauważamy jedno, tu jest na pierwszym miejscu napisane, że trwali w nauce apostolskiej.
My sobie musimy uzmysłowić tego, że oni nie mieli Nowego Testamentu. My mamy ten luksus, że my sobie czytamy, kiedy chcemy. Możemy to nawet na kasetach chcą słuchać tego, co jest w Ewangeliach, bo są takie zestawy kaset, między innymi dla niewidomych, którzy też nie mogą czytać, ale mogą słuchać. I w tym czasie, kiedy ten pierwszy zbór powstał, to nauka apostolska miała to najważniejsze zadanie – przekazać to, czego Pan Jezus nauczał uczniów swoich w przeciągu tych blisko 3,5 roku, kiedy chodził po ziemi. My wiemy, że Pan Jezus, gdy zaczął swoją działalność, zaczął od nauczania. I On na górze błogosławień, jak się to nazywa, 5, 6 i 7 rozdział Ewangelii Mateusza, przekazywał nowe prawa. W narodzie izraelskim każdy chłopak musiał być nauczany i tam wszystko, czego się uczył, tego było bardzo dużo, tych podstawowych praw Mojżesza i tak dalej, to wszystko musieli się uczyć chłopcy do 18 roku życia na pamięć. I oni to znali. Ale kiedy i w każdej miejscowości był rabin, był ten nauczyciel, w każdej miejscowości ci chłopcy musieli chodzić na to nauczanie. Ale kiedy słuchali ci wszyscy na górze błogosławień z Pana Jezusa, to wszyscy zauważyli, że On uczył inaczej. On uczył nie jako nauczony w piśmie, jak tu jest napisane w tym 7 rozdziale, ostatni wiersz, ale uczył jako moc mający. A my poznajemy od razu, czy kto głosi, choćby w jakich mądrych słowach głosił, czy to jest pod namaszczeniem Ducha Świętego, czy nie. I to poznał lud. I my zauważamy, kiedy Pan Jezus już miał być wydany, kiedy kończyła się Jego wędrówka i kiedy zbliżał się do tego celu, dla którego był posłany, to znaczy do ukrzyżowania, do poniesienia tej ofiary, to Pan Jezus jeszcze raz, będąc przy wieczerzy, przekazał to swoje nauczanie tylko gronu tych swoich najbliższych, gronie uczniów swoich. 13, 14, 15 do rozdziału Ewangelii Jana. On to jeszcze raz powtórzył. On jeszcze raz te prawa przypomniał. Ja tylko wspomnę o tym, że kiedy przy tej ostatniej wieczerzy Pan Jezus nauczał, to jeszcze między apostołami powstała taka rozmowa, kto z nich większy jest i tak dalej. I takie pytanie może się pojawić, dlaczego, czy to jest możliwe, ale takimi byli. To byli tacy sami ludzie jak my. Ale kiedy zostali napełnieni mocą, to my wiemy, że oni przekazywali to, czego Pan nauczał. I był taki szczególny okres łaski dla narodu izraelskiego, że zbór w Jerozolimie mógł nauczać i w tym zborze nie musieli pracować, bo my czytamy, że wszystko mieli wspólne, wszystko przynosili, żeby nie zajmować się pracą, ale uczyli się tej nauki apostolskiej, tego, co uczył Pan Jezus. My wiemy, kiedy po ukamionowaniu Szczepana, kiedy oni byli w rozproszeniu, my czytamy o tym, że wszędzie, gdzie byli, głosili Słowo Boże. Ale oni byli do tego przygotowani. I taki był Boży plan. Im było bardzo dobrze tam w Jerozolimie. Ten zbór się powiększał. I oni myśleli, że oni no tak sobie zostaną na zawsze. Ale Pan Jezus odchodząc powiedział, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i po całym obliczu ziemi. W Jerozolimie im było dobrze wśród swoich, ale oni musieli wejść do Judei, musieli wejść do Samarii. A dlaczego tam musieli wejść? Bo byli prześladowani. I ktoś by powiedział, no tak, czy Pan Bóg miał dopuścić do tego? Taki mądry, taki błogosławiony mąż, jak Szczepan, tak młodo musiał odejść. Czy on by nie mógł służyć? No tak Bóg inaczej kierował tym. I chciałbym powiedzieć, że właśnie to, że Szczepan poniósł śmierć, to my widzimy, że na jego miejsce Pan sobie powołał tego Saula,
tego, który był winien tej śmierci, ponosił odpowiedzialność za tą śmierć, na swego sługę. My dróg Bożych możemy nie rozumieć, ale wiemy, że one prowadzą do celu. I co jest takie najważniejsze, że oni trwali we wspólnocie, w nauczaniu. Dla nich autorytetem było Słowo Boże, oni mieli wspólne łamanie chleba, oni mieli wspólne modlitwy i oni wchodzili do świątyni, żeby się modlić i tam głosili Jezusa Chrystusa. I my czytamy, że oni nie tylko siedzieli razem, się modlili, nie wyobrażam sobie tyle ludzi, że oni razem potrafili się spotykać, a oni się spotykali rzeczywiście razem. Ale my czytamy w dalszych rozdziałach, ten pierwszy zbór działał i na zewnątrz. Apostoł Piotr, Jan wchodzili do kościoła. A w kościele przy bramie pięknej siedział żebrak. Taki, który nigdy na własnych nogach nie stał. I my czytamy w Słowie Bożym, że kiedy oni wchodzili, to jeszcze Piotr powiedział do tego żebraka: wejrzyj na nas. Ten wejrzał rzeczywiście, bo myślał, że coś, jakąś większą sumę dostanie. A oni powiedzieli: w imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. I o nim czytamy, że on wstał i chodził. I nie tylko chodził, ale i podskakiwał. I to widzieli wszyscy ludzie. I co się stało? Na skutek tego oni zostali aresztowani, przetrzymani przez jedną noc i na drugi dzień Piotr i Jan byli przesłuchiwani. I wszyscy stwierdzili zgodnie, że jawny cud uczynili, tego się nie da zaprzeczyć. I co oni zrobili? Oni im zabronili mówić, głosić o Jezusie. Oni ich obserwowali i oni dobrze widzieli, że to są ci, którzy chodzili z Jezusem. I w tym czwartym rozdziale, w czasie tego przesłuchania, oni stwierdzili, że to nie są żadni nauczeni w piśmie, żadni teolodzy, ale to są ci, którzy chodzili z Jezusem. I my czytamy, że a zawoławszy ich, to jest czwarty rozdział, 18 wiersz, a zawoławszy ich, zakazali im, aby koniecznie nie mówili ani uczyli w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedziawszy rzekli do nich: jeśli to sprawiedliwe przed obliczem Bożym, was raczej słuchać niż Boga, rozsądźcie. I tu czytamy, ten człowiek miał 40 lat, który nie chodził. I teraz czytamy od 23 wiersza. A gdy je wypuszczono, przyszli do swoich i oznajmili im cokolwiek do nich przedniejsi kapłani i starsi mówili, którzy to usłyszawszy, jednomyślnie podnieśli głos swój ku Bogu i rzekli: Panie, Tyś jest Bóg, któryś uczynił niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, któryś Duchem Świętym przez usta Dawida, sługi swojego, powiedział: Przedże się zburzyli narody, a ludzie próżne rzeczy przemyślali. I 29 wiersz czytamy tak: przetoż teraz, Panie, wejrzyj na pogróżki ich, a daj sługom Twoim ze wszystkim bezpieczeństwem mówić słowo Twoje, ściągając rękę Twoją ku uzdrawianiu, ku czynieniu znamion i cudów przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy się oni modlili, zatrzęsło się ono miejsce, na którym byli zgromadzeni i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i mówili Słowo Boże z bezpieczeństwem. A onego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna. Chciałbym powiedzieć, że tu jest znowu takie miejsce szczególne. Apostoł Piotr i Jan wrócili z więzienia, ale to znaczy wrócili z przesłuchania i wrócili z taką groźbą: nie wolno wam uczyć w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie wolno wam tego imienia wypowiadać. I co teraz? No teraz się trzeba zamknąć. Można we własnym gronie jeszcze troszeczkę, ale nic więcej. I my czytamy, co oni zrobili. Przyszli między swoich. Oni im to wszystko powiedzieli. I co ci zaczęli robić? Ci, którym to powiedzieli, oni nie zaczęli lamentować, ale oni jednomyślnie
głos podnieśli do Boga i o co prosili. Nie o to, żeby się zagoiły rany tych, co tam dostali jakieś ranie, ale prosili o tym, żeby mogli swobodnie głosić Słowo Boże. I my czytamy, kiedy oni się zaczęli modlić, oni znowu zostali napełnieni Duchem Świętym, napełnieni mocą. Tu nie jest napisane, że mówili językami, to byli już wszyscy ci, którzy znali Pana. I my czytamy, że mogli głosić z bezpieczeństwem dalej Słowo Boże. I Pan im ciągle na nowo przydawał. Więc to jest pierwszy zbór. I temu pierwszemu zborowi my widzimy, jak były przykrości, były trudności, się pojawiały, kiedy nie wiedzieli, co dalej, to oni zaczęli się modlić. A Pan odpowiadał na tą modlitwę. Pan odpowiadał tak, że On nawet potwierdzał to. My czytamy, że to miejsce się zatrząsło. Oni zaczęli, byli napełnieni radością. Oni byli napełnieni znowu takim zapałem, gorliwością, żeby dalej to kontynuować. I czytamy, mówili z bezpieczeństwem. To był taki szczególny okres łaski dla narodu izraelskiego, że powstał zbór. My możemy, czytając następne rozdziały, dowiedzieć się, że tam między nimi byli tylko Żydzi, to znaczy ci z narodu izraelskiego. Potem ten dalszy przełom, że zaczęli przychodzić z pogan, to już jest historia, tego jest dosyć dużo. Ja bym chciał tylko jeszcze o jednym powiedzieć, o tym, co się działo dalej. Wszędzie tam, gdzie powstaje zbór, wszędzie tam, gdzie jest głoszone Słowo Boże, to diabeł przeciwnik nie zakłada rąk, ale zaczyna działać. I zaczyna działać bardzo mocno, w najróżniejszy sposób. My nie jesteśmy w stanie go przechytrzyć. Jak już tu być może nawet tu mówiłem, Billy Graham pisze w jednej ze swoich książek, chyba to w tej broszurze Pokój z Bogiem, pisze, że triumfem szatana w okresie średniowiecza było to, że on został przedstawiony jako takie głupie bydle z rogami, z kopytami, z kawałkiem łańcucha. No i jak tam z tej dziury się pojawi, tylko go tam trochę święconą wodą i zaraz się cofnie. A my czytamy, że diabeł przemienia się w anioła światłości. On jest inteligentny, on jest mądry. To jest ten, który był u ojca, został strącony z wysokości. I on działa różnymi sposobami. I on nas coraz to czymś nowym zaskakuje. Dlatego Słowo Boże tak bardzo mówi o czujności. Czujcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący chodzi, szukając kogo by pożar. To pisze apostoł Piotr. I właśnie w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich coś się stało po raz pierwszy. 5 rozdział. My czytamy w tym 4 rozdziale, w końcowych wierszach, że ci, którzy byli w tym pierwszym zborze, mieli wszystko wspólne, sprzedawali rolę, oni przychodzili, kładli to pod nogi apostołów i oni z tego żyli. Bo oni przecież tym tyle ludzi to musieli jeść, musieli się odżywiać, tak? I każdy, kto tak to przyniósł, kto przyniósł taką większą sumę albo cały majątek, no to my jesteśmy ludźmi, no aha, on tyle dał, nie? Pan Jezus inaczej do tego podchodził, bo on mówił o tej wdowie, która dała 2 grosze. No ale my jesteśmy ludźmi i każdy chce też być widziany, że dał, no, trochę więcej od innego, prawda? To jest ludzkie. Albo, że dał tak, jak to zrobił Ananiasz i Safira. I my czytamy 5 rozdział od 1 wiersza. Mąż niektóry imieniem Ananiasz, Safirą żoną swoją, sprzedał majątność i odjął nieco z onych pieniędzy z wiadomością swojej żony, a przyniósł część niejaką położył u nóg apostolskich. I rzekł Piotr: Ananiaszu, przedże szatan napełnił serce twoje, abyś kłamał Duchowi Świętemu i ujął z pieniędzy za rolę. I zalij to, coś miał, nie twoje było, a coś sprzedał, nie w twojej mocy zostawało. Przedżeś tę rzecz przypuścił do serca twego. Nie skłamałeś ludziom, ale Bogu.
Wtedy, usłyszawszy Ananiasz te słowa, padnie żywy i przyszedł strach wielki na wszystkich, którzy to słyszeli. A wstawszy, młodzieńcy porwali go, a wyniósłszy, pogrzebali. Chciałbym powiedzieć, że tu się stała straszna rzecz. Przyszedł Ananiasz i przyniósł pieniądze. I gdyby był szczery i powiedział: Piotrze, jestem człowiekiem i na tą tak u nas tak zwaną czarną godzinę sobie zostawiłem część, a to daję do wspólnej kasy. Czy by mu Piotr coś zarzucił? Taką miał wiarę, tak, gdyby taką wiarę miał, tak postąpił, to byłoby wszystko w porządku. Tu jest napisane: Izali, to co miałeś, nie twoje było, ale starałeś się okłamać Ducha Świętego. Więc chciałbym powiedzieć jedno, że tak jak Duch Boży działał w zborze, że napełnieni byli mocą po tym, co tu przeżyli Piotr i Jan, kiedy byli przesłuchani, kiedy wrócili od tych nauczonych w piśmie, tenże Duch Święty, który działał w tym zborze, działał wszechstronnie i nie tolerował kłamstwa. Bo Ananiasz, on tylko skłamał. On nikomu nic nie wziął, ale on skłamał przeciwko Duchowi Świętemu. I on poniósł śmierć. I my nie czytamy tutaj, żeby teraz zbór miał żałobę. No, jeden z naszych członków nie żyje i tak nagle umarł. Zawał, czy co tam to mogło być? No nie wiem, no umarł momentalnie. Ale my czytamy dalej tutaj. I stało się po chwili, jakoby po 3 godzinach, że i żona jego, nie wiedząc, co się stało, weszła. I rzekł jej Piotr: powiedz mi, jeśliście za tyle tę rolę sprzedali? A ona rzekła: tak jest, za tyle. A Piotr rzekł do niej: przedżeście się z sobą zmówili, abyście kusili Ducha Pańskiego. Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, u drzwi są i ciebie wyniosą. I padła zaraz przed nogami jego nieżywa. A wszedłszy młodzieńcy znaleźli ją umarłą, a wyniosłszy pogrzebli ją podle męża jej. A więc widzimy, że ona jeszcze miała w ostatniej chwili szansę, bo oni je zapytali, czy tak, czy nie. I ona momentu. I tu jest powiedziane, nikt nie żałował. I on jej mówi: ci, którzy wynieśli twojego męża, ci wyniosą i ciebie. I ona padła nieżywa. I teraz sobie wyobrażamy zbór, w którym takie rzeczy się dzieją. To takiego zboru to trzeba jak najdalej. Tak by można powiedzieć. No bo tam no takie rzeczy się dzieją, trzeba być ostrożny. Czy tak? My dalej czytamy: i przyszedł strach wielki na wszystek zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli. A więc ten Boży strach przyszedł na wszystkich. I wszyscy zauważyli, że nie ma żartów, że tu nie można sobie od tak postępować, jakby sobie ktoś to wyobrażał. Tu jest tak bardzo wyraźnie napisane: przypadł strach na cały zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli. A więc nie tylko na tych, którzy już byli wybrani, byli członkami tego zboru, ale to rozniosło się po całej Jerozolimie. I tutaj jest, w tym miejscu jest użyte słowo: przyszedł strach na wszystek zbór. Tu jest użyte słowo eklezja. Eklezja, ten grecki wyraz, no, nie da się tak jednym wyrazem przetłumaczyć w języku polskim, ale to jest zbór wybranych, wybranych, powołanych, wyodrębnionych, to by można, jako szczególnych ludzi. Jeśli chodzi o taką ocenę, to jest taka ocena: 5 cech
zboru Eklezja. To jest grupa, która jest błogosławiona, która jest wyodrębniona, która jest ceniona, szanowana, która jest pomnażająca się i która jest poważana. A więc widzimy jedno, co tu jest wyraźnie napisane, że wszyscy przeżyli taki strach i zborownicy, każdy teraz zaczął się badać, a jaki jest mój stan, skoro Ananiasza i Safirę to spotkało. A teraz tych, którzy byli z zewnątrz, mówili o, z daleka od nich, czyli koniec ewangelizacji, koniec głoszenia Ewangelii? Nie, my czytamy tutaj coś dalej. My czytamy, przez ręce apostolskie działo się wiele znamion i cudów między ludem, a byli wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym, a z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć, a lud wiele o nich trzymał. I owszem, przybywało mnóstwo wierzących Panu mężów i niewiast. Tak, że i na ulicę wynosili chorych i kładli je na pościele, na łóżkach, aby przynajmniej cień Piotra przechodzącego zaczynił niektóre z nich. I schodziło się też i mnóstwo z okolicznych miast do Jeruzalemu, przynosząc chorych i nagabywanych od duchów nieczystych, a ci wszyscy byli uzdrowieni. A więc widzimy ten zbór, ten pierwszy zbór, że z jednej strony nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, który by nie był odkupiony krwią Jezusa Chrystusa, który by nie był pewny, że Jezus Chrystus go oczyścił. Jest taka pieśń w śpiewniku Pielgrzyma, kto wiary spojrzenia skieruje na krzyż. Chciałbym powiedzieć, że to spojrzenie wiary jest darowane dla każdego człowieka, bo Pan Jezus umarł za wszystkich, za każdego jednego, za największego grzesznika. I wszyscy, którzy uwierzyli, oni się mogli przyłączać, bo tu jest napisane, że Pan pomnażał, jednak się ich coraz więcej tam zbierało, czyli to nie był jakiś okres stagnacji, zastoju, ale ten zbór się dalej pomnażał, bo widzieli te znaki i cuda, które były czynione na potwierdzenie mocy, jakiej dożywali ci, którzy uwierzyli. Dlatego ten pierwszy zbór jest dla nas takim wzorcem, że się nic nieczystego nie ostało. To jest tak bardzo ważne i ja się tak cieszyłem wśród tych pieśni, które tutaj były śpiewane przez zespół. Boże, sprawdź serce moje, co w nim jest. My wiemy, że serce może być siedliskiem wszystkiego. Na zewnątrz chcielibyśmy może wyglądać jako tacy pobożni, tacy zrównoważeni. Za czasów Pana Jezusa i nawet wcześniej był taki ruch stoików, że oni się nie śmieli ani uśmiechnąć, ani rozpłakać. Ludzie, którzy byli zamknięci w sobie, a jeśli ktoś się poddawał uczuciu na zewnątrz, to był niedoceniany, to był taki człowiek inny. I można też udawać do pewnego czasu. I Ananiasz i Safira chcieli udawać pobożnych. Wszystko daje, nie? My śpiewamy też w naszej jednej pieśni ze śpiewnika pierwszego, wszystko Tobie dziś oddaję. Ale czy wszystko? Czytam jeszcze troszeczkę, ja jestem człowiekiem jeszcze, prawda? Jak będę już stary, to już wszystko, ale na razie trochę młody jestem, trzeba też jeszcze z tego coś użyć. Ja chciałbym powiedzieć jedno, że w pierwszym zborze była jednomyślność, pełnia Ducha Świętego i Duch Święty kontrolował wszystko to, co się działo. I każdy problem, który był, oni wspólnie przynosili przed oblicze Boże. Gdybyśmy patrzyli dalej, bo mój czas się kończy, ja chciałbym tylko powiedzieć, że powstało za jakiś czas szemranie w zborze, bo apostołowie nauczali, ale też troszczyli się, jak tyle ludzi było, trzeba było wyżywić. To był problem, prawda? I oni się tym zajmowali. I powstało takie szemranie jeszcze, że te wdowy, które były zaniedbywane i tak dalej, no i co teraz robić? I teraz zastanawiali się, czy
pozostawić naukę apostolską, a zająć się tymi potrzebującymi, czy zrobić inaczej. My wiemy, że wtedy powołali pierwszych diakonów, którzy byli do obsługi stołów. Do obsługi stołów. I my czytamy, że w tym pierwszym zborze do obsługi stołów, a więc do takiej tej roboty, no co my byśmy powiedzieli, to kobiety, kucharki i tak dalej mogą zrobić, a tam wybrali mężów pełnych Ducha Świętego. A więc w zborze pierwszym wszystko to, co było robione, to było robione przez ludzi bojących się Boga. To nie byli tacy odjacy przypadkowi. My wiemy, że wybrali mężów pełnych Ducha Świętego. Ja się ile razy już nad tym zastanawiam, czy to się nie marnowało tych talentów, czy tych ich umiejętności, którzy do tego byli powołani. Czy taki Szczepan nie mógł powiedzieć, Piotrze, ale ja jestem do czegoś większego powołany. Gdy my czytamy tą mowę obrończą Szczepana, to widzimy, jaką mądrością był napełniony. On miał tam podawać miski, talerze i tak dalej, nie? Pan go do małej rzeczy powołał, a potem stopniowo i my wiemy, do czego on został powołany. Filip w Samarii, czy ten i wielu innych, oni zaczynali tak bardzo skromnie. I chciałbym powiedzieć, że to, co nam Pan powierza, jeśli w zborze zostaje postanowione, że to, a to ma być, to chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo istotne, żebym ja to sumiennie wykonywał. Kiedyś czytałem takie opracowanie, tak troszkę współpracowaliśmy z naszym dziekanem dekanatu cieszyńskiego, on już potem został przeniesiony, ale on mi przyniósł takie publikacje tego poprzedniego biskupa katowickiego, Herbert Bednosz się nazywał. I tam było napisane właśnie o tym, że ci święci, to znaczy te zbory ewangeliczne, że oni inaczej podchodzą do swoich członków. Nawet w szatni, jak się pomogą rozebrać czy ubrać, przywitać przy drzwiach, a on mówi, a w kościele to tak ludzie przychodzą, odchodzą i każdy żyje sobie. To zwracali uwagę, że tak kiedyś u nas było. I to pisał ten biskup katowicki, no to już jest teraz no blisko 25 lat temu, ale on to zauważył. Nie wiem, czy to we wszystkich zborach jest dalej tak pielęgnowane, ale on mówił, coś mają ci ludzie pod każdym względem. Przy drzwiach ktoś ich przywita. U nas przy tam pisze, jest tylko ta miska z tą święconą wodą, no i taki, co pilnuje porządku. A żeby przywitać, żeby parę słów zamienić. Jak to bardzo ważne jest, ja spotkałem kilka osób, które dożyły zbawienia w naszych zborach. A skąd się to wziął? No bo przyszedł, mnie poprosili i tak dalej. Zauważyłem miłość u tych ludzi, a nie, żeby tylko przyszedł, usiadł, żeby znaleźć jakieś dobre miejsce. Chciałbym powiedzieć, że ta służba, którą wykonywali ci diakoni, to był taki start. I każdy z nas, który zaczyna, to musi zaczynać od małego. Od małego zaczynać, ale to, co zostało mu powierzone, wykonać dla chwały naszego Pana. Chciałbym powiedzieć, że każda usługa w zborze jest ważna. Ja się tak bardzo cieszę z tych pieśni, które tutaj były śpiewane. Wiele z tych pieśni jest i w śpiewniku Pielgrzyma, na którym ja zostałem wychowany. Chciałbym powiedzieć, że jeśli się śpiewa, taki zespół śpiewa i śpiewa wyraźnie, i to, co się śpiewa, pochodzi z Bożego Słowa, oparte jest na Bożym poselstwie, to jest kazanie. I my czytamy w liście do Kolosenzów, czy w liście do Efezów, gdy się schodzicie, każdy z was ma coś. Jeden ma psalm do zaśpiewania i ucząc się przez psalmy i pieśni duchowne, pisze apostoł Paweł w liście do Kolosenzów. To jest zbór, jak od dzieciństwa pamiętam, kiedy było głoszone kazanie, a potem jakaś siostra czy jakiś brat podaje pieśń, numer taki i taki i
treść tej pieśni uzupełniała to kazanie. To była ta jedność, która łączyła. I teraz jak my popatrzymy, ile razy w naszych zborach wprowadziło się takie kościelnictwo. Jeden wyznaczony z góry kazanie, a gdyby ktoś się chciał dołączyć, no ja bracie, ty to musisz z pastorem 2 tygodnie wcześniej uzgodnić, on ci da termin. Nie? I my mówimy wszyscy, że jesteśmy kierowani Duchem Świętym, a żeby ktoś mógł wstać, przyjść i coś wnieść, są pewne granice. Dlatego ja tak bardzo chętnie mówię o tym pierwszym zborze, bo w tym pierwszym zborze była jednomyślność, był problem, to był problem Piotra i Jana, można by powiedzieć, ale modlili się wszyscy i ten problem został rozwiązany. I było jeszcze potwierdzenie, że ten problem jest rozwiązany i mogli z bezpieczeństwem mówić. I teraz, kiedy powstał problem tego Ananiasza i Safiry, to my wiemy, że to spowodowało jeszcze większy respekt, większą bojaźń. Dlatego my z taką bojaźnią mamy przychodzić. I kiedy wspólnie razem mamy zgromadzić się przed obliczem Bożym, jakie jest moje życie. Jest tak bardzo istotne i ważne, żebyśmy my naszym życiem świadczyli, żeby nasze życie było takim listem otwartym. W tym tygodniu otrzymałem list, bo mam takiego brata, przyjaciela, ten Niemiec, który jest już od 14 czy 15 lat misjonarzem i on skończył w swoim czasie taką szkołę w tym Instytucie Wycliffe'a w Anglii, gdzie na języki, na różne narzecza tłumaczy się Słowo Boże. I on był prawie 5 lat w Nepalu i przetłumaczył Ewangelię Łukasza na ten język, no ale potem był taki okres, że wszyscy biali musieli opuścić, także on na tym skończył i gdzie indziej jest misjonarzem. Pytałem się go, dlaczego akurat przetłumaczył Ewangelię Łukasza, a nie na przykład Jana, czy on mówi, wiesz, że tak jakoś miał na sercu, że ci ludzie potrzebują uwolnienia, uzdrowienia i cielesnego i to najbardziej do nich przemówiło. I on teraz jest już 12 lat prawie wśród, w Nowej Gwinei, wśród takiego szczepu Faju. To jest, no, trudno sobie wyobrazić, bo ja te zdjęcia, różne filmy widziałem, które on tam robił. On tam jest już przez wiele lat i on też ma za zadanie tłumaczyć Słowo Boże, Ewangelię na ten język. Ale to dla nas jest niezrozumiałe, ale ten sam wyraz powiedziany w innym kolorze tonu, tak się to mądrze nazywa, to ma już inne znaczenie. I dlatego tak bardzo trudno jest u nich stworzyć jakiś alfabet w ogóle, żeby można coś tłumaczyć. A on wśród nich usługuje i tam już bardzo wiele zmian nastąpiło. Tam już jest założony zbór i kilku z tych fajów, bo tak oni się nazywają, głosi nawet Ewangelię w krótkich słowach. Część z nich nawet się nauczyła języka angielskiego na tyle, żeby czytać Biblię. Nie? I on mi właśnie w tym tygodniu pisze, że jednego zadania jeszcze nie mogłem wykonać, tak jak to jest założone, żeby już przetłumaczyć którąś z Ewangelii. Ale jedno zadanie, które mam z pomocą Bożą, staram się wykonać, żeby moje życie było tą Ewangelią, było tym listem otwartym. On żyje wśród takiego szczepu, jak jest tylko jakieś rozdrażnienie, to każdy mężczyzna bierze łuk, napina, a strzały są zatrute. To nie jest wcale tak łatwo. I on pokazywał zdjęcia, jak tam pierwszy raz był, bo on tam już jest sporo czasu, to są ludzie, którzy nie mają żadnego pojęcia o tym, że życie ich się nie kończy wraz ze śmiercią. I po to, żeby jak najdłużej mieć społeczność z tym, który umiera, to jak ktoś umrze, to w tym tropikalnym klimacie ten nieboszczyk leży w pokoju i codziennie, wiadomo, że jak nieboszczyk tak leży, to on tak nabrzmie taka woda i wtedy się naciska to ciało i ta ciecz, która wychodzi,
z niego to się zbiera i tym się pociera, i żeby była społeczność z tym człowiekiem, z tym zmarłym. Więc smród niesamowity, to sobie trudno wyobrazić. A jak już potem dojdzie do całego, całkowitego rozpadu, to te wszystkie kości tego nieboszczyka są wieszane na ścianach i wtedy się dotyka i ma się z nim społeczność. Więc można sobie wyobrazić, jak strasznie obciążeni są przez ten kontakt z umarłymi ci ludzie. A tam się wita z tymi ludźmi w ten sposób, jak się chce do nich podejść, że trzeba potrzeć czoło tej drugiej osoby śmierdzącej i tak dalej, nie? Ten misjonarz opowiadał, jak już potem tam był z żoną, że jak on przychodził do tego ich domku skromnego, który wybudowali, to najpierw się musiał umyć, a dopiero mógł siadać do jedzenia. Jak on pokazywał te zdjęcia z tymi poprzepychanymi tymi kośćmi przez noc i tak dalej, to te straszne oczy, to mówił, kiedy byliśmy w Przemyślu, mówi, pokazywał, mówi, żeby wśród nich służyć, to trzeba mieć naprawdę pewność, że mnie tam Pan posłał i tą społeczność z Panem być pod namaszczeniem Ducha Świętego. Inaczej to jest niemożliwe. Dzisiaj tam się już bardzo wiele zmieniło w tym szczepie, ale tych szczepów tam jest jeszcze kilka wokoło, nie? I oni powoli zaznajamiają się i tak dalej. Ja nie o tym chciałem mówić, ale chciałem o tym zwrócić na to uwagę, że nie może im jeszcze, nie mogą wszyscy czytać, ale mogą jego życie oglądać i to życie tym listem otwartym. I dlatego dla nas, dla każdego członka żywego Kościoła, członka zboru, jest tak istotne, żeby moje życie było takim listem otwartym. Jest ważne, żeby ten papier, na którym jest napisane, żeby był czysty. I żeby to, co było napisane, było adekwatne, zgodne z moim życiem. Żeby każdy, kto to czyta, mógł zauważyć, o to jest ten a ten. Bo bardzo często te nasze listy to nie świadczą o tym, żeby autorem był nasz Pan, tego, co jest napisane na naszych sercach, ale my sami. I kończąc już, chciałbym jedno, jeszcze na jedno zwrócić uwagę. Zbór cieszył się wielkim poważaniem. Kto nie był odkupiony krwią Jezusa Chrystusa, on się nie mógł przyłączyć. I jeśli ktoś myśli, o, można sobie pewne rzeczy tak troszeczkę luźniej potraktować, byle tylko następni dochodzili. Jeśli my tak traktujemy zbawienie, to znaczy, że my schodzimy, odchodzimy od Bożego Słowa. Taki, nie wiem, czy już to przytaczałem, był taki niemiecki teolog Dietrich Bonhoeffer, nie wiem, czy tu o nim już mówiłem. I on mówił o tym, że jedna, że jest takie coś, co my mówimy, to się nazywa tania łaska. On mówił, że łaską zbawieni jesteście, a tania łaska jest śmiertelnym wrogiem Kościoła. I tania łaska jest usprawiedliwieniem grzechu, a nie grzesznika. Czy sobie to uzmysławiamy? Grzechu, a nie grzesznika. Tania łaska jest kazaniem o przebaczeniu bez pokuty. A drogą jest ta łaska, bo kosztowała Boga śmierć Jego jednorodzonego Syna. To jest taka, Dietrich Bonhoeffer to był niemiecki kaznodzieja, misjonarz, który występował przeciwko tym objawom, tym głoszonym narodowego socjalizmu. I takie ciekawe, że on był w Ameryce w czasie, gdy wybuchła II wojna światowa, a on jednak wrócił, żeby piętnować to, co jest złe. Oczywiście za to został aresztowany i w czasie
pobytu w więzieniu, on wiele takich myśli pisał i dzięki jakimś tam kontaktom z wierzącym strażnikiem to wychodziło na zewnątrz. On został rozstrzelany na osobisty rozkaz Hitlera przed samym zakończeniem wojny, a więc niespełna 4 tygodnie. I on podawał to: łaską zbawieni jesteście. Tania łaska jest śmiertelnym wrogiem Kościoła. Jeśli ktoś sobie to tak odtraktuje i w ten sposób się tak bardzo prędko ludzi, no dzięki Bogu jesteś zbawiony, ty już powtórzył modlitwę, którą ci dała pokuta, wie, pokuta teraz już nie, pokuta to jest w średniowiecze, teraz jest już tylko upamiętanie. Jeśli się tak traktuje, to tą tanią łaskę, to my działamy na szkodę tego Kościoła, o którym myśmy czytali, który miał początek w pierwszym zborze w Jerozolimie. Tania łaska jest usprawiedliwieniem grzechu, a nie grzesznika. Człowiek tak grzeszy, no nie, ale już są takie straszne czasy. To już ten grzech się rozmnożył. No, ale to nie ty. Ten grzech to usprawiedliwia się to, bo są takie czasy. Chciałbym powiedzieć, za czasów Pana Jezusa też już były rzeczy, które się były grzechem i od którego się musieli oddzielać, musiał się oddzielać bór. A tania łaska, jak ten mąż Boży napisał, jest kazaniem o przebaczeniu bez pokuty. W tym pierwszym kazaniu apostoł Piotr powiedział: pokutujcie, to słowo. Pokutujcie, a ochci się każdy. A więc wyznajcie grzechy. On im powiedział: wy, czy świadomie, czy nieświadomie, ukrzyżowaliście Jezusa Chrystusa. Taki zarzut postawił. I ci, którzy uwierzyli, byli tym poruszeni, oni pokutowali, ochrzcili się. To był początek zboru. I na koniec w tej wypowiedzi mówi, że drogą jest ta łaska. Bo za tą łaskę, która nam jest darowana, Bóg musiał zapłacić tym, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na ofiarę za nas. I na koniec jeszcze chciałbym przeczytać to miejsce Słowa Bożego, które też mówi nam o tym, jakimi mamy być. To jest skierowane do zboru, list do Rzymian, 12 rozdział. I tu jest napisane od pierwszego wiersza. Tak. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Apostoł Paweł pisał list do Rzymian i ten list niektórzy ewangeliści uważają za piątą Ewangelię, niektórzy bibliści, bo mówią, że tak dokładnie jak tu jest opisana droga do zbawienia, to w żadnym innym liście nie jest przedstawiona. Ten list jest dosyć trudny do zrozumienia, ale ten list jest naprawdę tym, co od Pana wziął. My wiemy, że apostoł Paweł był na odosobnieniu około 3 lata i on pisze na różnych miejscach, czy do Galaty, albowiem ja wziął od Pana, tak? I on to wziął od Pana i do 11 rozdziału listu do Rzymian jest opisane, co mamy darowane w Chrystusie, całe dzieło odkupienia. A od 12 następne są już praktyczne wskazówki. I on tu pisze, apostoł Paweł pisze, proszę was wtedy. On prosił, on nie mówił, ja żądam, ale ja was proszę, żebyście się nie upodabniali do tego świata. Dlaczego? Po to, żebyście mogli rozeznać to, co jest wolą Bożą, przyjemną, dobrą, doskonałą. Co nam tutaj te słowa mówią? Że jeśli my się upodabniamy do tego świata, to my wprowadzamy świat do naszego życia, do naszego zboru. Jeśli my wprowadzamy metody tego świata do pozyskiwania dusz, to my wprowadzamy świat do naszego zboru. Jeśli my stosujemy muzykę, czy te różne sposoby przekazu, które są stosowane przez ludzi tego świata, to może jakoby
niektórzy twierdzą, uatrakcyjnić. Niektórzy mówią nawet tak, owaby jakimkolwiek bądź sposobem. Ale tu jest powiedziane, ale nie upodabniajcie się, bo jeśli się upodobnicie, to nie będziecie mogli rozróżnić, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że my ten temat zboru nie jest wyczerpany. Na ten temat my możemy mówić, każdy z nas może czytać, ale jedno wiemy, że mamy tutaj wskazówki. Ja bardzo wdzięczny jestem za to, co było tu śpiewane. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim. Ten psalm 119 jest tak wspaniałym psalmem. Przypisują to Żydzi, że to Ezdraż napisał. No nie wiemy na pewno kto, ale ten psalm ma tyle nauczania i tam jest napisane, że to słowo Twoje jest pochodnią nogą naszym. Każdy, kto jeździ samochodem, to chciałby mieć jak najlepszy reflektor, prawda? I już ten zwykły, ta żarówka to już się teraz nie liczy, musi być halogen, prawda? I jest tam dobrze, że jest ograniczenie 55 W, no i teraz są różne sposoby, żeby w ramach tego jak największa sprawność, żeby jak najwięcej świeciło. Jak najdalej, jak najlepiej. To jest prawidłowe. A gdy popatrzymy na pochodnie, to jest taki ogień pełzający, nie? Ja byłem bardzo rozczarowany jako chłopak. Przed wojną ze szkołą szliśmy z pochodniami, był czapczyk przed świętym 3 maja. I ja tak, ja widzę, że dobrze, że te latarnie na ulicy świecą, bo te pochodnie to tak nie za dużo, nie? Ale chciałbym powiedzieć, że Pan nam oświeca tyle, ile nam potrzeba. On nie mówi, co będzie już, jeszcze dalej, dalej. On mówi teraz to, co On nam rozświeca, to, co jest potrzebne. Pan Jezus, Duch Boży powiedział do Filipa, idź na drogę, która wiedzie do Gazy, a ona jest pusta, nie pustyna, pusta. Panie, po co ja tam pójdę? Pusta droga, po co ja tam pójdę? Jeszcze ponad 60 kilometrów. Jeszcze było trzeba przejść przez miasto. A On szedł, był posłuszny. A potem jak jechał ten powóz, mówi, przystąp do tego wozu i mów. Tak? My byśmy powiedzieli, no dobrze by było, że powiedział Pan, wiesz, tam pojedzie taki a taki dostojnik, ty do niego podejdziesz i powiesz mu. To był taki, no ten murzyn, ten skarbnik, to był odpowiednik naszego ministra finansów. I on był w Jerozolimie, bo on słyszał o żywym Bogu. On nie śmiał wejść jako cudzoziemiec murzyn do świątyni, bo on był bogaty i mógł sobie kupić zwój księgę Izajasza proroka. I on ją czytał. I czytał ją na głos, bo wtedy się czytał na głos. A teraz ten Filip, no taki no zwykły człowiek, idź przystąp do wozu. To nie był taki jakiś chłopski wóz, co ciągnął osioł, bo to był wóz takiego dygnitarza. Ale on się nie pyta, Panie, czy ja tego, ale on idzie, bo on jest posłuszny. I wiemy, czytamy historię Etiopii i tak dalej, to wiemy, że o nim jest, kronikarze piszą, że był tym, który zaniósł Ewangelię. Tym właśnie murzyn, ten eunuch, który usłyszał Ewangelię od Filipa. I tu mamy pokazane, że Pan nas takimi etapami prowadzi. Tyle, ile nam jest potrzebne w danej chwili, a potem dalej. I taki był rozwój zboru. I w zborze w Jerozolimie oni wiedzieli, że mają nauczać ci uczniowie. A potem był następny krok, się rozproszyli, a tutaj głoście Słowo Boże. I ja życzę Wam, żeby Słowo Boże było tą pochodnią, żebyśmy mogli na każdy dzień na nowo czytać, na każdy dzień odkrywać to, co jest w tym Słowie Bożym zawarte, te wskazówki dla każdego, dla nas wszystkich, a również i dla każdego osobiście. Niech Was Pan błogosławi. Amen.